Właściciel roku to bardzo ważne osoby w wyścigowym świecie, osoby, od których bardzo często zależy ten wyścigowy, sportowy poziom, bo przecież oni decydują się, by zainwestować bardzo często wyjątkowo trudno i ciężko zarobione pieniądze w to, by kupić sobie te wyścigowe marzenia. Dokładnie, wyścigowe marzenia, ale nie tylko, bo to jest też ogromna radość, ale też stres przed każdą gonitwą, o czym każdy właściciel doskonale wie. Nominowani w tej kategorii są. Właściciel roku 2020 nominowanymi są AKF Polska, BMS Group Sławomir Begza i Westminster Marian Zubrisk. Mamy połączenie w tej chwili z nominowanymi. Jest z nami Hubert Kulesza. Witaj serdecznie. Witam Ciebie. Bardzo się cieszę, że jesteś z nami i powiedz proszę, jaki to był sezon 2020 dla takiego właściciela jak Polska AKF? No, był to sezon bardzo udany. Oczywiście no, wiemy, z jakimi problemami musieliśmy się borykać i tutaj kilkukrotnie dziękowałem zarządzającym Służewcem, Jockey Clubem za to, że mimo tych trudności cały sezon został, cały program został zrealizowany i jeszcze raz wpisuję się w te podziękowania. Sezon, tak jak powiedziałem, był no, bardzo dobry z tego względu, że jako spółka wygraliśmy 46 gonitw na Służewcu, wygraliśmy 3 gonitwy zagraniczne, w tym jedną gonitwę w Paryżu kategorii G1, wygraliśmy również gonitwę G3 w Mediolanie. Tak więc zakończyliśmy jakby sezon, no nie zakończyliśmy, bo jeszcze tak jak Michał Borkowski wspominał, czekają nas dwa wyścigi w Pizie za tydzień dokładnie i miejmy nadzieję, że uda nam się wygrać po raz 50 w sezonie. Tak więc jeśli mogę, to jeszcze dwa słowa. Oczywiście chciałbym podziękować wszystkim trenerom, bo mamy ich pięciu. To jest trener Ziemiański, trener Kozłowski, trener Borkowski, trener Głowacki, trener Kacprzyk. No bo oczywiście koniom no, też dziękuję. Konie mnie może nie słyszą, ale dziękuję trenerom, bo no, tej nominacji by nie było bez jej ciężkiej pracy, całych ich zespołów. Dziękuję też swoim kolegom, menedżerom ze spółki, którzy no, tutaj ze mną razem wspierali trenerów, wspierali konie, czyli Andrzejowi Szalkowskiemu i Szymonowi Głowackiemu. Dziękuję wszystkim. Hubert Kulesza, AKF Polska, a teraz czas na werdykt kapituły w kategorii Właściciel Roku 2020. Zwycięzcą jest BMS Group Sławomir Begza. Zapraszamy pana Sławomira, który będzie z nami tutaj obecny. To jest rzeczywiście wielki moment, bo jadąc na aukcję, kupując takie konie, czekamy właśnie na tę chwilę. Serdeczne gratulacje. To jest wyjątkowa chwila, bo proszę powiedzieć może na początek, jak to się zaczęło w ogóle, że zaczął pan inwestować w konie wyścigowe. Tutaj tak? Tak. Ano tak, zaczęło się tak, że kiedyś hodowaliśmy z bratem i z tatą konia śląskiego. No teraz po programie pana Wyżyka stwierdziliśmy, że możemy spróbować z pełną krwią. I no, zakupiliśmy pierwszego tam Sala Samana i Plotiera na aukcji w Dewi. Na dzisiaj mamy 21 koni w sumie wszystkich folglutów, a 15 w treningu u pana Adama. Powiedziałem na wstępie, że dla właścicieli koni bardzo często inwestycja, właśnie zakup konia wiąże się z chęcią realizowania takich marzeń osobistych. To jakie są te pana marzenia, jeśli chodzi o posiadanie koni? Marzenia są takie, żeby ogólnie konie w mojej własności no, wygrały te najważniejsze gonitwy na świecie. G1 na Longchamp oczywiście. Może gdzieś jakiś Breeders' Cup. Czyli nie tylko Służewiecki Tor, nie tylko zwycięstwa na Partynicach, a może przede wszystkim właśnie, by nawiązać do tych wspaniałych tradycji, bo polskie konie w przeszłości liczyły się na tych zagranicznych, najsłynniejszych torach. Chcielibyśmy bardzo, myślę, że trener również. Ja osobiście robię wszystko, żeby
może nie jak najszybciej, ale żeby wkrótce gdzieś te nasze konie tutaj z Polski pokazywały się gdzieś za granicą. Panie Sławomirze, za panem sezon 2020 roku. Jakie wydarzenie przykuło pana taką największą uwagę? Wraca pan jeszcze wspomnieniami do tego, co miało miejsce, co się wydarzyło? Tak, wracam. No często wracam, bo no, jeżeli jesteśmy z końmi, wiadomo, ogląda się powtórki i tak dalej. Dla mnie największe przeżycie w tym roku na pewno to był 8 miejsce Interloyal Lady w Longchamp. Pokazała serce. I myślę, że w przyszłym roku w tej samej gonitwie będzie też zapisano do gonitwy. Przypomnijmy, to był wyścig Prix d'Opéra, 12-konna stawka. Tarnawa należąca do księcia Aguichana wygrała tę gonitwę. No ale Interloyal Lady pokazała przede wszystkim, że nie należy się bać. Pan pokazał, że nie należy się bać, że wcale ten dystans nie jest aż tak duży. Powiem tak. Dystans, tak jak Szczepan po gonitwie powiedział mi, że to jest akurat na Inter. Wiadomo, że na Holy Roman jest to tak 1600, maksymalnie 2000. Ale chciałbym tutaj to zaznaczyć i powiedzieć wszystkim kibicom Interloyal Lady i to, że taki koń jak Tarnawa zaczynała swoje starty w sierpniu. Inter była przygotowana już do sezonu tutaj na Służewcu od kwietnia. W zasadzie ten wyścig tej opery był ostatnim wyścigiem tego konia. Dlatego wydaje mi się, że w przyszłym roku no, pokaże się tam z dobrej strony. Wspominał pan o sercu przy Interloyal Lady, a proszę powiedzieć, przy którym koniu jest pana serce najbliżej? Znaczy, moje serce jest przy wszystkich koniach. Ja powiem tak, że każdy koń ma coś innego. Inter pokazała ten talent, to co każdy właściciel szuka w tym koniu po zakupie na aukcji i realizują się jego marzenia poprzez takiego konia właśnie jak Inter, Bush Brave i inne konie, które mieliśmy, Wabank na przykład, tak? To są konie, które one urodziły się, żeby się ścigać, tak? I pokazują te serce, walkę, ten talent, który mają do tego, no, żeby wygrywać, tak? Inter zrobiła bardzo dużą pracę i pokazała duże serce, dlatego będzie miała w przyszłym roku, myślę, tak z trenerem uzgodniliśmy, że zagraniczne starty głównie. A zatem kariera wyścigowa przed Interloyal Lady i chcę zapytać o jej taką powyścigową przyszłość. Widzi pan ją jako matkę? Bardzo często te najwartościowsze klacze w ostatnich latach były kupowane przez zagranicznych inwestorów i po prostu wyjeżdżały jako cenne potencjalnie matki za granicę, do hodowli zagranicznej. Powiem tak, że po tym wyścigu we Francji już się pojawiły oferty na zakup Inter. I to były pieniążki bardzo duże. Myślę, że nie wiem, czy w Polsce ogólnie takie pieniądze jakikolwiek koń kosztował. Wiem, że Intens dużo kosztował pieniążków, ale ja nie jestem zainteresowany sprzedażą. Chciałbym pokryć czołowy ogień. Zobaczymy, czy to będzie Galileo, Flanker, ale coś z czołówki takiego top 3. To znaczy inwestycja na najwyższym poziomie. Tak, tylko. Fantastyczne plany. Fantastyczne tylko. Plany jak na właściciela roku 2020 przystał. Może kiedyś będę jak pan Górski. Liczymy na to właśnie, żeby stało się coś, co wydawać by się mogło w przypadku piłki niemożliwe, a jednak Kazimierz Górski, później Antoni Piechniczek dokonali tak. Tego, że wygrywali z najlepszymi. Czego panu życzyć zatem? Wytrwałości, cierpliwości, bo chyba odwagi w inwestowaniu i mądrości w inwestowaniu nie trzeba. Ja myślę, że zdrowie to jest najważniejsze i no jak będzie zdrowie, to będzie wszystko, mi się wydaje, przyjdzie ze swoim czasem. Bardzo dziękujemy i gratulujemy tegorocznych osiągnięć. Sławomir Begza, właściciel roku, jeśli chodzi o wyścigi konne roku 2020. Dziękujemy, że był pan z nami. Byłeś z nami przez cały sezon. Mogłeś oglądać wywiady, różne materiały, które umieszczaliśmy specjalnie dla fanów wyścigów konnych w Polsce. Zima to nie koniec. Tutaj będzie się działo jeszcze bardzo dużo. Jeśli chcesz być na bieżąco i zobaczyć, co specjalnie dla ciebie przygotowaliśmy, subskrybuj nasz kanał na YouTubie. Zapraszam cię do tego jeszcze dziś. Tam wiele materiałów ze świata wyścigów konnych w Polsce.